Jedziemy. Moja przygoda ze sportem zaczęła się praktycznie niedługo po narodzinach. Rodzice byli WF-istami, oboje uczyli dzieciaki WF-u w szkołach i praktycznie całe dzieciństwo spędzałem razem z nimi na salach gimnastycznych. Pomagałem im w zajęciach, a pewnie tylko mi się tak wydawało, bardziej przeszkadzałem. Ale no, było to moje życie, byłem bardzo zadowolony. Dlatego jeśli ktoś marzy o tym, żeby zostać sportowcem, żeby robić to, co naprawdę kocha, jeśli kocha sport, to warto spróbować i trzeba mieć bardzo dużo samozaparcia. Pewnie jak sami dobrze wiecie, nie jest łatwo tak naprawdę być profesjonalistą, jeść cały czas zdrowe pożywienie, chodzić na treningi, być punktualnym, nie spóźniać się na ustalone przez trenerów spotkania i wykonywać to wszystko, co nakładają na nas ci ludzie, którzy nami rządzą praktycznie przez całe nasze życie w tej chwili. Ale jeśli się kocha, to warto się poświęcić i teraz mamy możliwość grania akurat w Krakowie, gdzie jest największa hala w Polsce. Jutro na meczu będzie około 16 tysięcy ludzi i to jest nagroda za cały ten trud, za kilka miesięcy, które siedzimy ze sobą już bez przerwy w jednej grupie, około 15 facetów, podzieleni na dwójki, śpimy w malutkich pokojach i bez przerwy trenujemy praktycznie dwa razy dziennie między treningami, tylko śpimy i jemy. Jutro możemy wyjść na boisko, zmierzyć się z jednymi z najlepszych na świecie zawodników i dawać radość tysiącom kibiców w Polsce. Gdybym nie był siatkarzem, myślę, że byłbym sportowcem innej dyscypliny. Zawsze ciągnęło mnie do każdego rodzaju sportu i wiem, że spełniałbym się w innej dziedzinie sportu, co zawsze było moim marzeniem, żeby być połączonym w jakikolwiek sposób ze sportem. Ja kiedy tylko mam chwilę czasu wolnego, korzystam z tego, co robiłem w dzieciństwie. Nauczyłem się uprawiać wielu dyscyplin i w tej chwili mogę z tego korzystać od jazdy na rowerze, przez jazdę na nartach i przez różne inne dyscypliny i mam nadzieję, że tak będzie wyglądała dalsza część mojego życia. Pozdrawiam. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.